tym roku dużą uwagę zwróciliśmy na nową generację preparatów do pokrywania szklarni. Celowo nie używam słowa cieniówek, z tego względu, że cieniówki jako preparaty, które były do tej pory używane, już powoli odchodzą do lamusa. Teraz szklarnie są pokrywane nowymi rodzajami preparatów. Najlepiej to widać na przykładzie preparatu D-Fuse, który jest stosowany do pokrywania szklarni i rozpraszania światła, które przenika przez szkło. Dzięki temu rośliny lepiej mogą wykorzystywać światło, szczególnie w dolnych partiach, które lepiej wtedy przenika przez wysokie rośliny, przez wysokie uprawy. Jednocześnie nie tworzą się soczewki, skupiska światła, gdzie to może powodować jakieś uszkodzenia czy poparzenia świetlne. Oczywiście z drugiej strony w dalszym ciągu są preparaty, które odcinają pewną ilość promieniowania świetlnego, ale są nowe preparaty, takie jak Q4, Q2, które różnią się długością zalegania na szklarni. Tutaj już w grę wchodzi operowanie ilością światła fotosyntetycznie aktywnego, odcinaniem niektórych spektrów, w przypadku innych cieniówek promieniowania podczerwonego. Widać ewolucję dużą na tym polu i jesteśmy przekonani, że to będzie właśnie w tym kierunku zmierzało. I co zresztą widać po tegorocznych doświadczeniach naszych, gdzie producenci potwierdzali, że naniesienie na przykład diffuse powoduje raz obniżenie temperatury, mniejsze nagrzewanie się roślin, co z kolei powodowało lepsze wykorzystanie światła. Roślina nie męczyła się, broniąc się przed upałem, a w dalszym ciągu aktywnie fotosyntetyzowała, co później przekładało się na lepszy plon całkowity po właściwie kończącym się sezonie.